Jezus powiedział: teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. On to mówił tuż przed jego śmiercią i zmartwychwstaniem. On powiedział: teraz odbywa się sąd. Sąd nad szatanem odbył się. Sąd odbył się. Szatan jest osądzony. Osądzony i skazany. Przecież to troszkę, Jacku. Jezus został wywyższony i obiecał, że pociągnie wszystkich za sobą. Każdego człowieka, który uznał Go za Pana i Zbawiciela, że pociągnie za sobą. Dzisiaj, kiedy modlisz się w miejsce Jezusa. W miejsce Jezusa. Pamiętaj, jeszcze to przecież, Jacku, że kiedy modlisz się, to nie modlisz się do kogoś, tylko modlisz się z kimś. Z kimś. Modlisz się z kimś. Modlisz się z Bogiem. On jest w tobie. Gdziekolwiek spojrzysz, tam możesz zmienić rzeczywistość. W którąkolwiek stronę uwolnisz słowo wiary, rzeczywistość może zostać zmieniona. Modlisz się z Bogiem. Stoisz w jednej linii z Jezusem. Jesteś zjednoczony. Szatan jest osądzony. Nie ma dla ciebie żadnego rowu, przez który nie mógłbyś przeskoczyć. Nie ma przeszkód. Dzisiaj stoisz jako wstawiennik, jako ten, który egzekwuje prawo boskie. Modlisz się wstawienniczo. To znaczy, że ogłaszasz ten sąd, który został wydany na szatanie. To znaczy, że jak Boży komandos kierujesz swoje strzały wiary w określoną stronę. Zmieniaj dzisiaj rzeczywistość zgodnie z prawdą Bożą. Wiele jest do zrobienia. Przez 2000 lat od momentu sądu nad szatanem jest odbudowywane Królestwo Boże. Jest poszerzane Królestwo Boże. Dziś w modlitwie wstawienniczej usuwaj wszystkie przeszkody. Przeszkody wewnętrzne i przeszkody zewnętrzne. Pokaż demonicznym siłom, kto tu rządzi. W miejsce Jezusa poselstwo sprawujesz. Stań się wstawiennikiem, czyli tym, który stoi na Bożym Słowie i ogłasza Boży sąd dla każdej demonicznej strefy. Ustanawiaj to, co Bóg powiedział, że ma się stać w Tobie i wokół Ciebie. Ojcze, wywyższamy Ciebie. Ty, który jesteś święty. Ty, którego imię jest ponad wszelkim imieniem. Ty, którego władza jest wieczna. Wywyższamy Ciebie, Jezusie, Synu Boga żywego. Wywyższamy Ciebie, Władco Wszechświata. Ty, który umarłeś i zmartwychwstałeś. Ty, który pociągnąłeś do siebie nas. Ty, który mocą swojej potęgi złamałeś demoniczną strefę w naszym życiu. Ty, który odkupiłeś ziemię. Bądź wywyższony. Jezusie! Szakatera prain! Halleluja! Szebere prain Lord! Jedyny! Wielki! Wierny! Silny! Poniosłeś karę mą, na siebie wziąłeś grzech, zniszczyłeś śmierć i moc, dałeś mi życie swe. Poniosłeś karę mą, na siebie wziąłeś grzech, Alleluja! Zniszczyłeś śmierć i moc. Shake it loose! Poniosłeś karę mą, na siebie wziąłeś grzech, zniszczyłeś śmierć i moc, dałeś mi życie swe. Poniosłeś karę mą, na siebie wziąłeś grzech, zniszczyłeś śmierć i moc. Zniszczyłeś śmierć i moc! Dziś Ty i ja, jedno jesteśmy. Wykrzyż to! Dziś
Jesteś Ty i ja na tronie Twym. Dziś Twój Święty Duch wypełnia życie me. Jezu, Tobie kłaniam się. Wywyższamy Ciebie, Jezu. Wywyższamy Ciebie. Wywyższamy Ciebie, Jezu. Wywyższamy Jezu. Jesteś Alfą i Omegą. Jesteś Alfą i Omegą. Tyś początkiem jest wszystkiego. Wywyższamy Ciebie, Jezu. Wywyższamy Ciebie, Jezu. Ponad niebem i ziemią. Wywyższamy Ciebie, Jezu. Wywyższamy, wywyższamy. Jesteś Alfą i Omegą. Tyś początkiem jest wszystkiego. Uroperi heri ha. Poniosłeś karę mą, na siebie wziąłeś grzech. Zniszczyłeś śmierć i moc, dałeś mi życie swe. Poniosłeś karę mą, na siebie wziąłeś grzech. Zniszczyłeś śmierć i moc. Poniosłeś karę mą, poniosłeś karę mą, na siebie wziąłeś grzech. Zniszczyłeś śmierć i moc, dałeś mi życie swe. Poniosłeś karę mą, na siebie wziąłeś grzech. Zniszczyłeś śmierć i moc. Dziś Ty i ja. Dziś Ty i ja. Jedno jesteśmy. Dziś Ty i ja na tronie Twym. Głośniej! Dziś Twój Święty Duch wypełnia życie me. Jezu, Tobie kłaniam się. Kłaniam, kłaniam, kłaniam! Wywyższamy Ciebie, Jezu. Wywyższamy. Wywyższamy Cię. Wywyższamy Ciebie, Jezu. Jesteś Alfą i Omegą. Jesteś Alfą i Omegą. Halleluja! Tyś początkiem jest wszystkiego. Uwielbiamy Ciebie. Wywyższamy Ciebie, Jezu. Wywyższamy Cię. Wywyższamy Ciebie, Jezu. Do boju, armio Boga.
podniesiemy głos, wykrzyczymy to mistrzem świata. Przeciwko wszelkiej formie chaosu, przeciwko wszelkiemu zamieszaniu, przeciwko wszelkiemu rozproszeniu, przeciwko wszelkiej śmierci, przeciwko wszelkiej głupocie, przeciwko wszelkiej nadduchowości. Ojcze, my ustanawiamy równowagę! Alleluja. Równowagę! Dałeś mi życie swe, poniosłeś karę mą. Na siebie wziąłeś grzech, zniszczyłeś śmierć i moc. Poniosłeś karę mą, na siebie wziąłeś grzech, zniszczyłeś śmierć i moc. Dałeś mi życie swe, poniosłeś karę mą. Na siebie wziąłeś grzech, zniszczyłeś śmierć i moc. Dziś mi ja, dziś mi ja, jedno jesteśmy. Dziś ty i ja na tronie Twym.
wszelki chaos wewnątrz ludzi, wszelkie zamieszanie w środku. Odchodzisz teraz z naturalnym oddechem od każdego człowieka. Wszelka forma stresu, odchodzisz teraz z naturalnym oddechem. Fon! Odchodzisz! A każdy chaosie teraz odchodzisz z naturalnym oddechem. Fon! Fon! Odchodzisz teraz! Opuszczasz ciała! Początek i koniec.
początek i koniec. Ty, który uczyniłeś z nas twierdzę. Ty, który mocno wkopałeś nas w siebie. Ty, który zbudowałeś nam mur. Ty, który sprawiłeś, że nasze wieże sięgają nieboskłonu. Panie Syjonu, wzywamy Twoje potężne imię nad tym zgromadzeniem. Panie Syjonu, Ty, który jesteś w naszym duchu, Ty, który wzmacniasz nasze dusze i ciała, wzywamy Cię nad tym zgromadzeniem. Ty, który poprowadziłeś nas poza śmierć, umocniłeś nas, uczyniłeś odpornymi na diabła. Wzywamy Twojego imienia nad tym zgromadzeniem. Boże w Trójcy jedyny, mocy nasza, siło nasza, mądrości nasza, władco nasz, Ty, który wlewasz się w nas, Ty, który stawiasz nas na mocnym gruncie, Ty, który jesteś odpowiedzią w nas, Ty, który zagrzewasz nasze ręce do walki, który rozpędzasz nasze nogi. Wywyższamy Twoje imię. Makatek, Bolo, Hashende Arahatra. Ojcze, w imieniu Jezusa wyrzekamy się wszelkiej troski. Amen. Wyrzekamy się wszelkiego grzechu. Amen. Wyrzekamy się wszelkiej słabości. Amen. Wyrzekamy się wszelkiego lęku. Amen. Wyrzekamy się wszelkiej porażki. Amen. Wyrzekamy się wszelkiej choroby. Wyrzekamy się każdego błędu. Amen. Wyrzekamy się każdego demona. Wyrzekaj się. Wyrzekamy się tego przez moc imienia Jezus. O sakata, raba, sakata. Tam, gdzie pojawiał się Jezus, tam pojawiało się życie, tam było uzdrowienie, tam było uwolnienie, tam było przebaczenie grzechów. Nieważne, z czym przyszedłeś, ważne, z czym wyjdziesz. Masz wyjść z tej modlitwy z zupełnie inną perspektywą, w zupełnie innym miejscu, w zupełnie innej szacie, w zupełnie innej zbroi. Nieważne, w czym przyszedłeś, zwalaj to z siebie. Rzucaj. Śmierć i życie jest w mocy języka. Otwórz swoje usta. Amen. I wyrzekaj się tego wszystkiego, czego nie chcesz, czego nie chcesz. Zwalaj to z siebie, zwalaj z siebie wszelkiego rodzaju.
rodzaju intelektualizm. Wywalaj to z siebie, wywalaj to, wywalaj, wyrzekaj się wszelkiego intelektualnego poznania Boga. Wywalaj to, wyrzekaj się, otwórz swoje usta. Ojcze, ja modlę się o ducha modlitwy. Ojcze, ja modlę się o ogień, o ogień, o ogień. Ja mówię pasjonaci modlitwy, pasjonaci modlitwy, pasjonaci modlitwy, pasjonaci modlitwy. Módl się innymi językami. Szakataraba, sakataraba, sakotoropo, hakatarajaba, sakataraba, olaraba, sakataraba, ekaraba, sakotoropo, ekataraba, jata, sakotoropo, sekata, ebakata, jama, sakataraba, ekataraba, sakotoropo, ekataraba, sakataraba, ekataraba, seketeleme, ebereketeme, sekeleme, eraba, sakotoropo, ohogotopo, eraba, sakotoropo, oraba, sakiteleme, eraba, sakotoropo, Módlcie! Aby walczyć, musisz być lekki. Lekki. Żadnego ciężaru. Zrzucaj z siebie najdrobniejszy ciężar. Rozluźnij się. Ciała.
bez obciążeń. Bez obciążeń. Alleluja. Alleluja. Bez obciążeń. Ojcze, my wyznajemy, że jest jeden Bóg. Amen. I jeden pośrednik między Bogiem a człowiekiem. Jezus Chrystus. Zrodzony, a nie stworzony. Współistotny Ojcu, przez którego wszystko się stało, a bez Niego nic nie powstało. On narodził się z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany za ludzkość. Trzeciego dnia wstał z martwych w ciele i wstąpiwszy do nieba w ciele, zasiadł po prawicy Boga Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale, aby sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Ojcze, to jest nasze wyznanie. Wierzymy w to, Ojcze. Wierzymy w to, Ojcze. To nasze wyznanie wiary. Nie ma w nas miejsca dla diabła. Nie ma w nas miejsca dla żadnej niemocy. Amen. Nie ma w nas miejsca dla grzechu. Nie ma w nas miejsca dla tego świata. Nie ma w nas miejsca dla demonów. Jesteśmy silni mocą Świętego Ducha. Jesteśmy uzbrojeni Jego namaszczeniem. Ojcze nasz, jesteśmy gotowi, aby szerzyć Twoje Królestwo i bronić granic Twojego Królestwa. Uwielbiamy Cię. Składaj z siebie ofiarę. Po raz kolejny ofiaruj się dziś Bogu w modlitwie. Rządzisz w sercu mym. Ty jedynie. Mój najdroższy i najmilszy Jezus. Wiem, że wkrótce przyjdziesz po mnie Ty, o Ty. Nieba Pan i Zbawca całej ziemi. Ty jedynie. Ty jedynie. Rządzisz w sercu mym.
Święty Duch. Twoja jest władza, nasze duchy, dusze i ciała. Twoja jest cześć. Wszystko, co do nas należy. Splendor i powierzamy Tobie, Święty Duch. Twoja jest. Nasze pieniądze. Nasze zdrowie fizyczne. Twoja jest. Nasze rodziny. Powierzamy Tobie, Święty Duchu. Nasze służby. Powierzamy Tobie, Święty Duchu. Nasze relacje z innymi ludźmi. Powierzamy Tobie, Święty Duchu. Nasze talenty i obdarowania. Powierzamy Tobie, Święty Duchu. Nasze marzenia i pragnienia. Powierzamy Tobie, Święty Duchu. Nasze plany życiowe. Powierzamy Tobie, Święty Duchu. Nasze miejsca zamieszkania. Powierzamy Tobie, Święty Duchu. Nasze miejscowości. Powierzamy Tobie, Święty Duchu. Powierzaj Mu wszystko. Powierzaj Mu do momentu, aż zobaczysz, że jesteś zupełnie pusty. Zupełnie pusty. Powierzaj Mu wszystko, aż będziesz zupełnie pusty. Zupełnie. Powierzaj Mu. Powierzaj do końca. Powierz Mu dzieci swoje. Powierz Mu je. Przekaż Mu je. Przekaż Mu małżeństwa. Przekaż Mu. Przekaż Mu. Przekaż Mu. Bądź w tym szczery. Przekaż Mu. Wszystko. Przekaż Mu swoją wyobraźnię. Przekaż Mu. Swoje siły witalne. Przekaż Mu. Miejsce pracy, biznes. Przekazuj. Przekazuj. Powiedz, oddaję to. Oddaję to. Oddaję. Ani kopyto nie zostanie. Alleluja. Alleluja. Żeby walczyć, nie możesz mieć nic, z czym nie mógłbyś się rozstać w jedną sekundę. Żeby walczyć. Hapakatara la rabakatara la tasera de raba. Ila la katira la madera de na bara ilaha. Alata radira keta. Przestań, przełóż na niego. Przełóż to wszystko na niego. Przestań zatrzymywać cokolwiek. Nie myśl. Nie myśl, że coś musisz zostawić. Wszystko. Każda rozpoczęta budowa życiowa. Alleluja. Przekazuj, przekaż. Przekaż. Swoich wrogów mu przekaż. Oddaj mu swoich wrogów. Całą swoją obronę przekaż mu teraz. Przekaż mu całe twoje uzbrojenie. Przekaż mu. Wszystkie zabezpieczenia. Przekaż mu. Alleluja. Alleluja. Tylko taki wojownik jest zdolny walczyć. Alleluja. Alleluja. Całą swoją wiedzę. Przekaż. Wszystko, czego się nauczyłeś, doświadczyłeś w życiu. Przekaż. Alleluja. Tak, abyś już nie miał nic. A potem powiedz do niego, nie mam nic już. Już nic nie mam. Nic już nie mam. Nic już nie mam. Alleluja. Już nic nie mam. I teraz użyj mnie, powiedz. Użyj mnie. Użyj mnie.
Użyj mnie. Użyj mnie. I la parla la. I la pa e. E la parla e. E la par e. Wszelkie zawstydzenie, zażenowanie, kompleksy. Wyrzuć to. E la pa e. E. Hey, Ateo! Hey, Ahai! Ateo! Hey, Ahai! Twórco wszystkiego, wielki, potężny, żywy, święty, Panie Wszechmogący, Ty, który żyjesz, Ty, który zmartwychwstałeś, wielki, potężny, Panie Wszechmogący, Władco aniołów, głowo Kościoła, zbrojne ramię Izraela, Boże Wszechmogący, Ty, który żyjesz, Ty, który zmartwychwstałeś, Ty, który żyjesz, Ty, który zmartwychwstałeś, o! Tapakej, użyj mnie! Użyj, Panie, mnie! He. Twoja siła! Deklaruj, że do Ciebie należy ta ziemia. To Twoja ziemia. Powiedz, Boże, to jest moja ziemia. Ziemia, którą mi dałeś. Ziemia, którą mi dałeś. Moje życie to moja ziemia. Moja służba to moja ziemia. Zagospodarowuję tą ziemię. Zabezpieczam tą ziemię. Aleluja. Wywyższamy Cię, Święty Duchu. Rakatila katrela, rekader lare, de coro loro, madidere predo, rolo coriararo. Eruero liare coriadero, chiedra di cadera le onde ne manedore, lo codriare menero. Era la hakatara di che della padre di che le chiedlare de corla de rapra. Tara liare la che dell'ere che dell'ero, loco dolore nane are marradi e rabarraria de redina. Che locuturi le ria di suri are mane nella ria de carriera. Araba ha ha si aramela, ana mare da redo. Ababa ba ha chi nelle relecne ne mare lagina. Te codolore la rilaina panesse. Tavanela cadrile che ricaria rapra. Aia e na batisse la inete de cotu hilaria la daria la dere la re aria terra di ara la ria haria brana re araba l'aria do cro le aria de ne mer aria na ma terrori aria la daria de sa fa ca di to cotu e la prier aria aria de re aria de romor la aria ne mar la nina de re aria ra priar se pre re hasna men da se o re aria ra la haria pre li aria le men li o ru 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 aria la pre le aria morana sare pre na sane ma zalepiamy każdą wyrwę w murze Izraela przez imię Jezus. Każdą wyrwę zalepiamy, każdą wyrwę w murze Izraela. Każda luka w zespole jest zalepiana przez moc Świętego Ducha teraz. Każda luka zalepiana jest. Zalepiana jest. Ojcze, my w imieniu Jezusa rozebraliśmy domy, aby zreperować mur przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus, żadnej luki, żadnej luki, żadnej luki, równowaga, żadnej luki, równowaga, żadnej luki, równowaga, aleluja, aleluja. To Twoja ziemia, to Twoje miasto. To Twoja ziemia i Twoje miasto. Wi, zobacz to. Zobacz to. To Ty strzeżesz muru. To Ty stoisz na murze. To Ty stoisz na murze. Twój wzrok daleko sięga.
Hallelujah. Słowo wiary. Słowo wiary jest na Twoich ustach. Słowo wiary. Słowo wiary. Paralada katerale de serelere peredi kene nemenere lare kedere oro kodor loro kene namenade nera abaralare aria da soro lore adiera di essere ari haria bashe orale ader lare da nemenare ano lore amanada nada na hale na manale ada la barlare da rere perede sele colore lore manede ade di adre jo er lare aria de nemere ari oria hashie lare namala ulole ala balare lare aria perende ne de kene lere lare la mano roro kene ne neri dere kere lare dore aria aria pre arara Kare bere dir sura la ri dere nehera era di ara de da ravare ya re mera dere karaba rori ara 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 kali ara da la hali ala bra la ra de la ri anana do rodi a sakadi ana benani ara ora di ala ri ashari a de vane ni ala burla ri de la seka ne ra di ara di ashali ala hali ala mar la ri ne la ri da e la ri ali ada shar la ri la ri da hari ara bra da hare kala ri dere kana mana e la di ara la da ra la ra la ra la kala ri ata la ra bre na na tara li ara li ata ra la da ra la hara ra e la kra Laria rale halabra deralia tarale tere de hede de rele de kele rele he holo korolo do korole ria rakarala la ha derolo rolo kotorolo rolo rolo korori rabere de he horolo kiara la tagra la mere he derolo ro korlaria rala prere he horolo ro korlo ro rabre la hene mere la seleria raba umocnienie 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 ho korolo ro koro kore derere he kere bere de sekene masa e la katara la terele Doro lo ko doro lo roho kirarimra e la katire le remene senge delle hene messa. Alleluia, alleluia. Shakina mene nere kede lari na sena. Alleluia sakira le re le de rie de ne fakira de sa. E la kera de hakana mana sena mare ria de re se. Vola ti se veke de lo olio penina mine che non lo dene ha. E radi de ne 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 he a haria prada na sake ne la. Oro lo ko doro lo roho kade ne mene ne he la. Alleluia, alleluia. Shokotoro lere ne mene seke dene le hedene de Jesus. E lo shira lere hakene la lere Jesus. E lo rea la rehendere de hene mene seke dene sa. Hale pre le kedere kene le vekere mene de seve ne kene mene na sena na sa. Ne vere kire lore de kene mene de seri lere ne kene mene na sena ne kene mene na sala. E lo kene mene se kene mene se na se. O la kene mene se kene le rehere mene na se lare na na sa. E la kedere le rehe kene le re dene marila. Te vere le re kore lare dene se kene le dene na sena mana. O la na swabniesz. Zobacz, grajcie, grajcie, słabniesz, złap kogoś za ręce obok ciebie, za dwie ręce, jedna ręka do drugiej ręki, nie tak, złapcie się jak dzieci za ręce, patrzcie się sobie w oczy i módl się w innych językach, módl się, zobaczcie jak twoja siła zacznie rosnąć. Módl się, szakata jerele kotoko joloto woko toko roloto to wena leke terele dekene merere heke denanasa siła, 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 módl się, módl się okoto woko toko jorolo kotowe reke dererereza la katara la da se leke tiro loko nomu rolora więcej, 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 siła, 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 siła. Mur jest nie do przejednania. Mur jest nie do przejednania. Siła, siła. Okotowo kotoko jorolodowo kode. Leke te jerele weke te se. Lokotira marala wakadere. Lokoto soko jorolone ma. Okotizorele ketira sira mere vere ho. Okotoro lokodane ma. Neweke te jerele he. Ele pre, ele pre, ele pre, ele pre. O, otes. Otes. Otes! Wzajemnie zasilające się stawy! Siła! Siła! Ooo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 
Szomoles! Dwóch pokona 10 000! Aleluja! 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 Enderejo! Uwielbiamy Ciebie! Ty, który dajesz siłę swojemu ludowi! Ty, który zaprawiasz ręce do walki! Ojcze nasz! Ojcze nasz! Honduras! Hej! Ojcze nasz, któryś wie
Ciebie jest. Niechaj imię Twe zawsze święci się. Ojcze nasz, któryś w niebie jest. Niechaj imię Twe zawsze święci się. Ojcze nasz, któryś w niebie jest. Niechaj imię Twe zawsze święci się. Niech królestwo Twe przychodzi w mocy Twej. Ojcze nasz, siła, 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 siła. Ojcze nasz, któryś w niebie jest, niechaj imię Twe zawsze święci się. Ojcze nasz, któryś w niebie jest, niechaj imię Twe zawsze święci się. Wywyższamy Cię, Ty, który dałeś Syjonowi swoją siłę. Halleluja! Ty, który dałeś Syjonowi Twoją siłę. Uwielbiamy Cię. Wywyższamy Cię. Wywyższamy Cię. Aleluja. Uwielbiamy Cię. Ojcze, my proklamujemy nad Kościołem i nad zespołem jeszcze większy wymiar modlitwy autorytetu. Ojcze, my tego chcemy. My chcemy, Ojcze, aby ołtarz był rozpalony. My nie chcemy, aby ołtarz był pęknięty. Gdziekolwiek jest pęknięcie na ołtarzu, to my to cementujemy decyzją, aktem wiary, że bierzemy autorytet nad swoją świątynią i nad swoim ołtarzem. Jeśli widzisz pęknięcie, jeśli widzisz, że nie domagasz, to odłóż wszystko inne. Postanów, że będziesz człowiekiem modlitwy. Amen. Kochani, jest teraz taki czas, że większość proroków na świecie dotyka tematu modlitwy. Dotyka tematu modlitwy, ponieważ to stamtąd wszystko się wywodzi. To z Twojej i mojej komory wypływa siła, wypływa moc, wypływa autorytet. To stamtąd te rzeczy wypływają. W ostatnim czasie jeden z proroków wszedł na spotkanie i nie zapytał się ludzi, ile się modliliście, ale zapytał, ile spaliście. Ile spaliście? Dlaczego tak długo spaliście? Dlaczego tak długo spaliście? Z uwagi na to, że tak długo spaliście, to świadczy o tym, że się nie modliliście. A ja nie spałem, modliłem się i dlatego przyniosę wam słowo i dlatego mam dla was słowo. Nie ruszymy dalej, jeśli będą pęknięcia na ołtarzu. Jeśli na ołtarzu nie będzie się palił ogień, to nie ma szans na pewne rzeczy. Postanów dzisiaj, że będziesz człowiekiem modlitwy, że zaorasz wszystko, a będziesz się modlił, a będziesz się modlił. Nie będę spał, nie będę jadł, odepchnę od siebie poboczne tematy, ale będę się modlił, 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 będę czuwał, będę uwielbiał, będę ustanawiał, będę swoim językiem rozpalał bieg życia. Będę, 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 będę.
osobiste, to musi być osobiste, to musi być osobiste. Silny Kościół to silna jednostka, silny Kościół to silna jednostka, silny zespół to silni my wszyscy. O rabasa kataraba jata rabasa. Ojcze, my stajemy w wyłomie i stajemy jeden za drugim w wierze, Ojcze, i modlimy się, aby wszelkie pęknięcia na ołtarzu zostały zacementowane. Ojcze, ja chcę tego i ja zgadzam się z każdą osobą, Ojcze, i teraz swoją wiarą, Ojcze, pomagam każdej osobie, która ma problem, Ojcze, z czasem. Ojcze, ja teraz chcę, aby ludzie umiejętnie zarządzali swoim czasem, Ojcze, aby umieli od siebie odepchnąć rzeczy poboczne, sprawy drugorzędne, na poczet spraw pierwszorzędnych. Ojcze, ja tego chcę, ja tego chcę, Ojcze, ja tego chcę. Hakata rabasa, nie witajcie się teraz, to jest modlitwa, 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 to jest skupienie na, o raba, ja taraba, saka taraba, e kataraba, saka taraba, oko to, robo, soko to, wystawiaj straż, każdego dnia i każdej nocy, wystawiaj straż, modl się, modl się, modl się i buduj swoje życie, ustanawiaj słowem wiary, to co chcesz mieć, słowem wiary, odpychaj diabła od swojego życia. Ojcze, ja chcę, aby nie było w kościele i w zespole ani jednej słabej osoby. Ja odpycham słabość. Ojcze, ja chcę, aby wszyscy byli silni, aby wszyscy byli mocni, aby wszyscy, Ojcze, umieli słowem wiary odpychać, Ojcze, od siebie diabła. O raba sakata, raba sakata, hakata raba jaba sekete, o rebe sakata la rabasa, o raba sakata. Módl się, bo są dalej pęknięcia na ołtarzu. Módl się, hako to robo, soko to robo, eka taraba, ja tarabasa. Ojcze, bierzemy większą odpowiedzialność, aby zarządzać czasem, aby prawidłowo decydować. Ojcze, my dziękujemy Tobie za to, że dajesz nam łaskę, siłę i moc, aby wykonać zadanie, do którego nas powołałeś. O me karamasaka taraba, o me rebasaka taraba, niech się wyprostują kolana, niech się wyprostują kolana, niech się wyprostują kolana, niech podniosą się ręce. Ojcze, my prorokujemy do martwych kości, aby powstały, aby powłóczyły się ścięgnami. Ojcze, my chcemy i my mówimy, ożywcze tchnienie z martwych wstanie do każdej dziedziny, która dzisiaj, Ojcze, jest w śmierci. Ojcze, my mówimy, z martwych wstałe życie Jezusa do każdej dziedziny, która dzisiaj jest w jakiejkolwiek przepaści. Ojcze, my wyciągamy te rzeczy, my wyciągamy te miejsca i my chcemy, Ojcze, obfitości. My mówimy, woda rzeki żywej, woda rzeki żywej. Hakataraba, sakataraba, hekatalaraba, jasakatara, orebe, sakatarabasa. Porządkujemy wszelki bałagan w kościele i w zespole. My ustanawiamy hierarchię z nieba, my ustanawiamy hierarchię z nieba. My mówimy, Ojcze, zdrowe i miłosne zależności. O raba saka taraba, przeklinamy bunt, przeklinamy nieposłuszeństwo, przeklinamy choroby psychiczne, przeklinamy je przez moc imienia Jezus. O raba jasaka tara, o rebe saka taraba. Ojcze, my dziękujemy Tobie, że jesteśmy coraz bardziej stabilni, zrównoważeni i gotowi, Ojcze, aby biać miecz i iść na front, aby brać miecz i iść na front. O raba sakata, raba sakata. Ojcze, my proklamujemy skupienie na celu. My mówimy, że każda osoba w kościele i w zespole ma umiejętność do tego, aby skupiać się na celu. O raba sakata, raba sakata, raba sa. O robo sokolo, raba sakata, raba se. O robo sekele, rede besa. Ojcze, my mówimy i my też chcemy tego i ogłaszamy, że umysły nie wędrują jakoś tam sobie, że dostają nóg i wędrują oddzielnie, Ojcze, od ciała. My mówimy,
Zapewnimy stabilność, równowaga. O rabasaka, tarabasako, lo. O rebeszaka, tarabasatara. O lerebeseke, lerebasitara. E rabasaka, taraba. O robosoko, toromase. E namakala, ramasaka, larama. My mówimy języki zapalone ogniem. Języki zapalone ogniem do modlitwy. Języki zapalone ogniem do modlitwy. O rebeszaka, taraba. E katarabasatara. E rabasaka, tarabasaka, ta. E rabasako, lo robosoko, to. E namakila, ramasato, lo robase. E rebeseke, lerebasa. Orobosaka laraba, orobosote lerebese, onamakala ramaseka laramanasia, erabasanto loroboso. Twoja jest władza, twoja jest cześć, splendor i moc, twoja jest, oh, oh, oh. Twoja jest władza. Teraz w imieniu Jezusa przeklinamy wszelką demoniczną siłę, w jakikolwiek sposób opresjonującą kogokolwiek w zespole. My przez imię Jezus przypominamy Ci teraz, szatanie, że tam pod krzyżem Golgoty zostałeś pokonany przez człowieka Jezusa. Amen. A my w miejsce tego Jezusa poselstwo sprawujemy. Przypominamy Ci, szatanie, że jesteśmy zwierzchnikami nad Tobą. Przypominamy Ci, szatanie, że zostałeś pognębiony przez Jezusa, Syna Bożego w ciele. I my teraz nakazujemy Ci, abyś zabrał wszelką demoniczną siłę i odsunął się od jakiegokolwiek człowieka w zespole. Amen. Rozkazujemy Ci teraz, przez rany i sińce Jezusa, przez Jego śmierć i zmartwychwstanie, przez Jego w niebo wstąpienie i powtórne przyjście w chwale, odsuwasz się teraz od ludzi, odsuwasz się od ich dusz, odsuwasz się od ich ciał, odsuwasz się teraz od ich pieniędzy, od ich rodzin, od ich służb, od ich relacji. Odsuwasz się, szatanie. Wyrzucamy Cię poza granicę krwi Jezusa w życiu tych ludzi. Przez imię Jezus, Boży aniołowie,
Ja wzywam was w obecność ludzi. Wchodźcie teraz w obecność ludzi. Halleluja. Dałeś mi swój znak, bym porzucił świat. Za ten krok w głowie cieni tłok, w piekło wrosłem. Boże wyzwolenie wtargnęło w nas, Boże wyzwolenie zmieniło czas, Boże wyzwolenie rozbiło Cię, Bóg z nami jest. Boże wyzwolenie. Yeah.
w zespole. Nad wszystkimi liderami tych kościołów. Ojcze, my teraz modlitwą zgody ogłaszamy rozwój tych kościołów. Rozwój liczebny, rozwój materialny. Ogłaszamy wpływ tych kościołów na społeczeństwo. Ogłaszamy, że ludzi w tych kościołach przybywa. Że ludzie w tych kościołach pogłębiają się i poszerzają duchowo. Że rozwijają się finansowo. Odsuwamy od tych ludzi wszelkie choroby fizyczne i wszelkie problemy finansowe. Wszelkie choroby psychiczne. Odsuwamy od nich wszelkie zaburzenia. Wszelkie problemy w relacjach. Odsuwamy od tych ludzi. Ten proklamowany przez nas Ojcze duch modlitwy rozpala tych ludzi. Słowo wiary na ich ustach, Ojcze. Rosną i rozwijają się. Są sławni przez imię Jezus. Gdziekolwiek ich noga staje, to miejsce staje się ich własnością, Ojcze. Uwielbiamy Cię, Ojcze, za te kościoły. Ojcze, dziękujemy Ci za kościół w Kenii. Wywyższamy Cię, Boże. Wzywamy Twojego imienia nad kościołem i nad pastorem. Wzywamy Twojego imienia, Jezus. Ojcze, dziękujemy Ci za kościół w Hondurasie. Wzywamy Twojego imienia nad nim, nad tą pastor tam. Wzywamy Twojego imienia. Wzywamy Twojego imienia, Ojcze, nad kościołem w Indiach, nad pastorem i jego domem tam, Ojcze. Wzywamy Twojego imienia, Jezus, na Twój kościół, Panie. Wzywamy Twojego imienia nad kościołem w Holandii, nad Marzeną i Krzesiem. Wzywamy Twojego imienia, Jezus, nad wszystkim, co posiadają. Wzywamy Twojego imienia, alleluja. Wzywamy Twojego imienia, Jezus, tu nad kościołem w Warszawie. Wzywamy, Jezus. Aleluja! Aleluja! Uklęknijcie wszyscy z Warszawy, którzy jesteście. Uklęknijcie. Módlcie się o wasz kościół. Módlcie się. Powiem Ci, że Bóg pomagał nam. Módlcie się o swoją własność. Módlcie się o swoją własność. Módlcie się o ludzi. Módlcie się o tych, którzy przechodzą w tej chwili bardzo trudne chwile. Być może myślą o odejściu z kościoła. Módlcie się o nich. Wylejcie duszę przed Bogiem. Módlcie się o tych, którzy przechodzą problemy finansowe. Módlcie się o nich. Módlcie się. O Twój dom się módl. Módl się. Wzywamy, Ojcze, Twojego imienia nad kościołem w Gdańsku. Wzywamy, Ojcze, nad tą kanizą. Wzywamy, Ojcze, uklęknijcie wszyscy z Gdańska. Módlcie się o kościół. Ojcze, modlimy Cię o poszerzenie kraju z tego kościoła. O poszerzenie wpływu tego kościoła. O pogłębienie, Ojcze. Modlimy Cię. Módlcie się o swoją własną. Grzesiu, Marzenka, Maciek, módlcie się o kolejne, uklęknijcie. Modlimy się, Ojcze, o poszerzenie tego kościoła. O sławę tego kościoła na cały kraj. Modlimy się, Ojcze. Modlimy się o Gliwice. Klęknijcie, módlcie się wszyscy z Gliwice. Walczcie o swoją ziemię. Modlimy się, Ojcze. Mateusza, modlimy się. Przeklinamy wszelkie problemy nad tym kościołem. Ojcze.
Ojcze nasz. Ojcze, w imieniu Jezusa. Niech ten Kościół rośnie się i wzrośnie. Halleluja. Wszyscy z Rzeszowa uklęknijcie. Ojcze, modlimy się o ten Kościół. Stajemy w modlitwie zgody, Ojcze. Za wpływem tego Kościoła na cały region. Walczcie o swoją ziemię. Proklamujcie przed Bogiem zupełne oddanie dla Kościoła w Rzeszowie. To wasz Kościół. Kościół Białymstoku, klęknijcie, módlcie się. To wasza ziemia. Modlimy się, Ojcze, o ten Kościół. O rozwój tego Kościoła, o rozwój ludzi tam, Ojcze. Modlimy się o wpływ. Ojcze, w imieniu Jezusa. Modlimy się. Kościół w Krakowie, uwzględnijcie, módlcie się. Ojcze, modlimy się o ten plan. O to miejsce, które od wieku było naznaczone, Ojcze. Jako punkt styczności, Ojcze. Różnych kultów. Modlimy się o to, aby rozwijał się, aby zmieniał się ten Kościół, aby był jeszcze większy i jeszcze potężniejszy. Halleluja. Wałbrzych, módlcie się o swoją ziemię. Ojcze, w imieniu Jezusa dałeś im to miasto. Ojcze, w imieniu Jezusa ja modlę się, aby czynili różnicę w tym mieście. Aby pociągali ludzi. Ojcze, w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ojcze, poświęcamy się tym Kościołom. Modlimy się o Kościół w Radomiu, Ojcze. Wzywamy Twojego imienia, Jezus, nad Radomiem. Ojcze, ogłaszamy, że Radom rozwija się, rośnie. Przemienia się na Twój obraz. Ojcze, modlimy się o Kościół w Płocku. O rozwój tego Kościoła. O napływ ludzi, Ojcze. Ojcze, ogłaszamy, że demoniczne siły religii nie są w stanie przełamać działań tego Kościoła. Przez imię Jezus. Halleluja. 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 Przynosimy Ci, Ojcze, wszystkie służby. Przynosimy Ci służbę misyjną w Lublinie. Wzywamy Twojego imienia, Jezus, nad tą służbą. Służbę misyjną, Basie Osłaniec. Przynosimy Ci to, Ojcze. Wzywamy Cię, Ojcze. Wzywamy Cię. Ojcze, przynosimy Ci służbę Malwiny. Tam w Lublinie, Ojcze, o ten kraj. O nasz wpływ na ten kraj. Modlimy się, Ojcze. My chcemy, Ojcze, żeby nasz ślad był zaznaczony w tym kraju, aby powstało zarzewie Kościoła tam, Ojcze. Halleluja. Modlimy się o to. Ebara patrela, ela shekarna, benena larela, elada larela, kedena laela, edena sela barra. Halela barrea, shia lea la barrahe. Aleluja, aleluja, aleluja. Ojcze, ten kraj jest Twoim krajem. Postawiłeś nas w miejscu apostołów i proroków tutaj, Ojcze. Ojcze. Potrzebujemy jeszcze więcej siły, jeszcze więcej mądrości. Ojcze nasz, potrzebujemy, Ojcze. Halleluja. Yeah.
nami służb. Mogli się być. Aby to miejsce, w którym jesteśmy dziś, było tylko punktem odbicia. Aby każdy z nas, każdego dnia, stawał się jeszcze większy w Twoim świętym duchu. Abyśmy nie zawodzili, Ojcze. Kto stoi za nimi murem, niech się teraz modli. Stoimy za wami murem.
ogłaszamy, że Panem Polski jest Jezus. Panem miast i wiosek, gór i doli, ludzi, zwierząt i roślin. Przynosimy Ci, Ojcze, każdą część tego kraju, terytorialnie, społecznie i politycznie. To Twoja ziemia, Panie, a my sprawujemy na niej Twoje rządy. Wzywamy Twojego imienia, Jezus, nad władzą w tym kraju. Ogłaszamy, że wszelka władza od Ciebie, Panie, pochodzi, jest nam ku dobremu. Ogłaszamy, że żaden człowiek w tym zespole nie będzie szykanowany przez jakąkolwiek formę władzy w tym kraju. Ani ustawodawczą, ani wykonawczą, ani sądowniczą. Władza jest nam ku dobremu. Ja odsuwam od ludzi w tym zespole wszelkie szykany władz. Przez imię Jezus. My z miejsca apostolskiego autorytetu przeklinamy wszelki wpływ religii na ten kraj. Ogłaszamy, że Polska nie podlega żadnym demonicznym siłom religii. My w imieniu Jezusa przeklinamy łuski na oczach ludzi. Ogłaszamy, że ludzie widzą i słyszą przekaz Ewangelii. Ogłaszamy, że nasze drogi przecinają się z drogami ludzi w tym kraju. Że nasz zespół jest głosem Boga w tym kraju. Przez imię Jezus. W imieniu Jezusa przeklinamy wszelkie demony inwigilacji. Odsuwamy je od Kościoła. Przez imię Jezus wprowadzamy zamęt i chaos. Zgrupowanie naszych wrogów. Rozbijamy wszelkie demoniczne sprzysiężenia. Ogłaszamy, że wrogowie nasi nie widzą nas dobrze, nie słyszą nas dobrze, nie są w stanie podjąć palca w nasze działania. Rozpraszamy naszych wrogów. Aniołowie wojny, posyłamy was teraz w szeregi naszych wrogów. Przez imię Jezus rozbijajcie wszelkie zastępy demoniczne. Rozpraszajcie struktury ludzkie. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus ogłaszamy przychylność wszystkich urzędników nam. Gdziekolwiek stanie noga człowieka z zespołu, tam będzie przychylność urzędników państwowych. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus ogłaszamy, że decydenci chrześcijańscy w tym kraju słuchają nas i biorą z nas przykład. Jesteśmy dla nich proroczym głosem. Ojcze, i czy oni będą nas uznawać, czy nie? Powiedzą prorok był wśród nich. Ojcze, przez imię Jezus my to ustanawiamy teraz. Ojcze, my wywyższamy Ciebie za Izrael, za Twój naród wybrany, za pokolenie Abrahama, Izaaka i Jakuba. Ojcze, dziękujemy Tobie, że z Izraela pochodzimy. Ojcze, dziękujemy Tobie, że wszczepieni w Izrael jesteśmy. Błogosławimy, Ojcze, Żydów. Ogłaszamy nowe narodzenia wśród Żydów. Nowe narodzenia wśród przywódców żydowskich. Ogłaszamy ochronę dla granic Izraela. Przeklinamy wszelkie działania Hezbollahu, które próbują być uwalniane w tej chwili przeciwko Izraelowi. Przez imię Jezus ogłaszamy zwycięstwo i wzrost tego kraju pod każdym względem. Przez imię Jezus. Halleluja! My teraz w imieniu Jezusa zrzucamy wszelki duchowy pył z ludzi. Przez imię Jezus. Wszelki duchowy pył. Halleluja! Proklamujemy nad ludźmi z zespołu odpocznienie. Odpocznienie. Przez imię Jezus. Odpocznienie. Halleluja! Ojcze, ja dziękuję Ci za to, że Ty to stworzyłeś, Ty to prowadzisz i Ty to poszerzasz. Dziękuję Ci za miłość ludzi, za oddanie ich. Dziękuję Ci, Boże. Dziękuję za przyjaźń. Dziękuję Ci, Boże. Dziękuję Ci za rodzinę. Wywyższam Cię, Ojcze. Wywyższam Cię, Ojcze. Wywyższam Cię. Ela praise the Lord. Jesteśmy Ci wdzięczni. Okres duszny, ubrany w cudzoziemski mundur, rzuca się na twarz, bo kupuje.
Zostaliśmy powołani do tego, żeby czekać na wojnę i myśleć tylko, że raz na jakiś czas będziemy odpierać atak. Zobaczyłem dwa słowa: pełna mobilizacja i przegrupowanie. Zawodowcy do zawodowców, pełna świadomość, zawodowa armia. Grom to grom, ma nacierać, ma mieć strategię, nie czekać. Nie czekać, czy coś się przydarzy, nie bawić się wojsko. Pełna mobilizacja i przegrupowanie. Amen. Zróbcie proklamację, powiedzcie: Boże Ojcze, dzisiejszy dzień jest dniem, w którym przyjąłem powołanie do armii. Nie tylko aby bronić, ale aby atakować. Nie będę czekał na jakikolwiek atak. Ale ja będę atakował wroga. Jestem przez Ciebie wyposażony. Mam wszystko, co jest mi potrzebne. Od dzisiejszego dnia wróg się będzie mnie bał. Na moje imię wróg będzie uginał swoje kolana. Bo jestem Twoim człowiekiem. Twoim żołnierzem. Amen. Amen.